Cześć, Maciej Łuczek z tej strony. Dzisiaj chciałbym chwilę opowiedzieć o tym, jak możemy sprytnie weryfikować swój stan wiedzy: zweryfikować ten moment, w którym my już na pewno osiągnęliśmy to, co chcieliśmy osiągnąć, gdy się uczyliśmy, albo zapamiętywaliśmy jakąś treść ze szkolenia, z książki, cokolwiek. Bo Często nam się wydaje, że już coś umiemy, że już coś zapamiętaliśmy, że już na pewno nam to weszło do głowy, ale nie sprawdziliśmy tego, prawda? W żaden sposób, jakby zgadujemy, że na pewno nam się udało to zapamiętać i, kropka. A są bardzo sprytne techniki, które podpowiada pewien uczony amerykański o nazwisku Feynman, i właśnie od niego takie strategie chciałbym podpowiedzieć Ci do wdrożenia. Między innymi takie strategie, po pierwsze, to jest taka technika, aby quizować się, testować się, sprawdzać i zadać sobie takie pytanie otwarte: Jak to działa? Gdy skończymy jakąś partię materiału, możemy zrobić coś takiego, że piszemy sobie takie słowo, klucz jakiegoś działu, albo w ogóle całego zagadnienia, z którego mamy jakiś egzamin, powiedzmy. Um, I pod spodem do tego słowa kluczowego staramy się wydobyć z pamięci wszystkie informacje, jakie w czasie uczenia się zapamiętywaliśmy, do tego właśnie, aby to słowo opisać. Czyli na przykład nazwa działu. Pod spodem od strzałeczek myślników, wszystko co wiemy. I w czasie tego procesu mamy też symulację egzaminu, więc to jest takie dwa w jednym, bo raz, że weryfikujemy wiedzę, a dwa, że możemy sobie też trochę zasymulować ten stres, jaki możemy mieć podczas egzaminu. Możemy sobie nawet dać jakiś okres, na przykład 5-10 minut, żeby to wszystko sobie wydobyć, żeby trochę się zmobilizować też czasowo, prawda. I potem, jak już sobie wypiszemy pod takim pytaniem otwartym, co zapamiętaliśmy z danego działu, weryfikujemy. Sobie to robiąc porównanie do tego, co mieliśmy w notatkach do tego, co właśnie wypisaliśmy sobie, tak, czyli takie porównanie tego do tego, ile zapamiętaliśmy tak naprawdę z tego, co sami zanotowaliśmy wcześniej. I do tego typu metody ja proponuję robić sobie takie streszczenia. I na podstawie tych streszczeń robić sobie egzaminy. Czyli na przykład mamy załóżmy dział medycyny, bakterie, prawda? Bakterie ABC na przykład. I powiedzmy, że pod tymi bakteriami ABC zrobiliśmy sobie takie streszczenie. Powiedzmy, że na przykład, nie wiem, 20 linijek takiego już fajnego, przerobionego tekstu. I powiedzmy, że teraz chcemy sprawdzić, czy te 20 linijek mamy w swojej głowie, bo gwarancja, gwarancja nam to właśnie daje, że jak te 20 linijek będzie mieli w głowie, no to na pewno ten egzamin zdamy. I żeby to zrobić, właśnie wpisujemy sobie hasło takie otwarte na zasadzie, co wiesz o bakteriach HBC i staramy się te 20 linijek wydobyć ze swojej pamięci na kartkę czy na cyfrowy notatnik. To bardzo fajnie działa, pomaga nam tak właśnie. Powtórzyć sobie wiedzę, zweryfikować ją, zobaczyć, czy na pewno udało nam się wszystko dobrze zakodować. I taką kolejną rzeczą, którą polecam w przypadku uczenia się, zwłaszcza, jest zrobienie czegoś takiego, że kiedy już nauczymy się, uznamy, że coś umiemy i rozumiemy przede wszystkim, warto zrobić taką demonstrację tego, czyli Wcielenie się w rolę na przykład nauczyciela, egzaminatora, um, kogoś, kto opowiada ten materiał drugiej osobie, najlepiej drugiej osobie, to tak najlepiej robić w parach, tłumaczymy na chłopski rozum, prostym językiem, cały materiał. Słuchaj, Bartku, Tomku, Andrzeju, Aniu. Słuchajcie, ja uczyłem się właśnie o bakteriach HBC, chciałbym wam powiedzieć, że XYZ, że coś tam, coś tam, że coś tam, coś tam, że ta bakteria jest tą bakterią, a tamta z tamtą bakterią, tutaj coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam i staramy się jakby wejść w rolę eksperta z tego zagadnienia. I takie ćwiczenie właśnie pomaga nam pokazać, czy my na pewno zrozumieliśmy materiał, bo jeżeli jesteśmy w stanie go komuś wytłumaczyć na prosty język, no to jest już bardzo wysoka... Taka skala prawdopodobieństwa, że zapamiętaliśmy. I że wszystko się zgadza, że możemy spokojnie przystąpić do egzaminu, czy po prostu możemy spokojnie uznać, że to już nam siedzi w głowie, że raczej są marne szanse, że, że jakieś niepowodzenie nam tej wejdzie, prawda? Na tej zasadzie. I też staramy się zauważyć, czy dana osoba zrozumiała to, co do niej mówiliśmy, tak? Czy na pewno schumała ten materiał kolokwialnie mówiąc, bo wtedy faktycznie mamy potwierdzenie rynku, że tak powiem, że umiemy, że nauczyliśmy się. Czyli takie dwie rzeczy: Quizy robione samemu sobie, żeby sprawdzić, czy na pewno umiemy. I Udawanie, może nie do końca udawanie, ale bycie takim nauczycielem dla kogoś innego, no w ostateczności dla siebie w lustrze. Sprawdzanie, czy umiemy o tym opowiadać na chłopski prosty język. Mm. Przy okazji, właśnie też sprawdzając, czy te terminy, które poznawaliśmy w trakcie nauki tych bakterii ABC, czy one dla nas są jasne i zrozumiałe. I dopiero wtedy myślę, że spokojnie możesz uznać, że ej, umiem. Na pewno na 100%. Oczywiście, żeby taki stan rzeczy osiągnąć, trzeba też mieć na to czas, więc systematyczna nauka bez kramingu może nam dać ten czas, żebyśmy sobie właśnie zweryfikowali stan wiedzy, czego Wam życzę, abyście umieli właśnie sobie zorganizować, bo lepiej spokojnie, z taką głową chłodną, bez emocji podchodzić do egzaminów czy różnych form sprawdzania wiedzy, wiedząc właśnie, że ja już. Sprawdziłem sam siebie na quizach, sprawdziłem sam siebie mówiąc o tym komuś innemu, przeżyłem tę wiedzę i mogę spokojnie uznać, że umiem. Jeżeli ten materiał uznajecie za fajny, wartościowy, to będę wdzięczny za łapkę, będę wdzięczny za subskrypcję, polecanie znajomym i życzę Wam wszystkiego dobrego. Dzięki, to tyle na dzisiaj.